tu mamy więzienie w Gdańsku, a tu komendę miejską policji. Komenda miejska policji to jest duży budynek. Tutaj onegdaj no, była siedziba Wolnego Miasta Gdańska. Komisarz tutaj był Wolnego Miasta Gdańska. I tak naprawdę tutaj rząd cały się mieścił Wolnego Miasta Gdańska kiedyś. Był w pracy tu w prawo, sąd operacyjny w lewo, szpital wojewódzki. I tutaj są miejsca parkingowe tylko dla policjantów. Tylko dla policjantów. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jest ścieżka rowerowa. Można przyjechać rowerem sobie na Komendę Miejską Policji. Nowe Ogrody 27. O właśnie, to co mówiłem. Tu był w tym budynku w latach 27-39 miał swoją siedzibę Komisariat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Został zajęty we wrześniu 1939 roku przez gestapo. Stał się w latach okupacji niemieckich jednym z miejsc męczeństwa i śmierci więzionych tu przedstawicieli Polonii Gdańskiej i żołnierzy Ruchu Oporu. Tak, tutaj mamy jeszcze drugą tablicę Józefa Piłsudskiego. Józefa Piłsudskiego żałoby po zabronie wodza narodu. I z którego rozkazu Bandera Polska pojawiła się po długiej przerwie na Bałtyku dla upamiętnienia dostępu do morza. Szósty walny zjazd delegatów, Ligi Morskiej Kolonialnej obroniający ujścia Wisły tablicę tę wmurował. Działo to się w dniu 1 czerwca 1935 roku, gdy prezydentem Rzeczpospolitej był profesor dr Ignacy Mościcki, prezesem Rady Ministrów pułkownik Walery Sławek, a komisarzem generalnym w Wolnym Mieście Gdańsku minister Kazimierz Papę. No, w 2003 roku to zrobiono. Idziemy do komisariatu. Chodzimy. Tutaj jestem umówiony z panią rzecznik prasową komisariatu. Dzień dobry. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Tutaj rzecznik prasowa miała na mnie będzie czekać. Jest już czy nie ma? Czym pan przyjechał? Już jestem. Ale czym pan przyjechał tą stąd? A nie powiem, proszę pana, to jest ściśle tajne, poufne. Dziennikarz nie musi ujawniać, czym przyjechał. Po prostu jestem. Pani rzecznik Siewier miała do mnie tu zejść. Już mówiła, że idzie przez telefon mi. Ale nie widzę jej. Nie było jej tu. Jeszcze nie było. Jeszcze nie było. No to ja czekam na dworze, jakby coś. Dobra, okej. Dobra. Przepraszam. Tutaj mamy Radę Miasta Gdańsk. Widać bardzo pochwalnie prezydent Gdańska, bardzo unię, więc musi być flaga unijna konieczno. Ale to wiesz, go on w Warszawie też kochają bardzo Unię Europejską. Są tacy, co z tego mają profity, z tej miłości. Tak można powiedzieć. Ale generalnie żyjemy na dziś w Unii Europejskiej. Dlatego mamy zamknięte stocznie na przykład. Czekam na panią Siewiert, może przyjdzie w końcu. Pani rzecznik prasowa Komendy Policji ma odpowiedzieć na parę pytań. Zobaczymy, tutaj jest piękny budynek. A widzimy tam na tych zymsach takie szpilki. Szpilki są po to, żeby gołębie tutaj nie siadały i nie niszczyły elewacji prawdopodobnie. O to chodzi, tak myślę. No tam mamy sąd. Sąd w Gdańsku. Okręgowy i rejonowy. Tutaj mamy szpital. No jest to szpital miejski onegdaj. Teraz już jest prywatna firma. Kopernikus spółka. Ja chciałem powiedzieć, że jak chciałem robić wywiad z panem prezesem tej spółki, to odmówiło mi. Powiedzieli, że nie mają czasu. A ja się pytam, kiedy będzie miał czas. No powiedzieli, że nigdy. No bo prywatna spółka nie musi wywiadu telewizji udzielać. Nie ma takiego obowiązku. Tak to jest. Jedzie radiowóz właśnie. No czekam na panią komisarz. Coś to trochę czasu. A mówiła, że już schodzi. Przez telefon. No ale nie widzę jej jeszcze. Tu jest kiosk. A tu jest budowa, no bo około Urzędu Miasta będzie wielkie centrum handlowe teraz. To jest wszystko nad torami kolejowymi. Masa dźwigów, które tam pracują.
jeden dźwig przez drugiego się prześciga w podawaniu towaru. Gnaska jedzie na ligowo. No przez tą budowę też nasza została zmieniona organizacja ruchu i tramwaje muszą inną trasą jeździć. Jest pani rzecznik prasowa. Dzień dobry pani. Właśnie czekam na panią. Umówiliśmy się tutaj. Może przejdziemy na parking tam gdzieś. O właśnie, jak już jesteś przy parkingu, to ja pani powiem, że ostatnio, tutaj światło będzie lepsze, że ostatnio, no przed chwilą na dworcu zlikwidowano miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. A u was jest takowe miejsce? Bo ja kiedyś rozmawiałem z komendantem, żeby było. Tak, jest. Macie takie miejsce dla niepełnosprawnych osób. Mogą tu wjechać, tak? Tak, oczywiście. Tak mają sprawę. No ja mam takie pytanie, ponieważ no dzisiaj jeszcze byłem na komendzie na ulicy Platynowej, prawda? I tam, proszę panią, no zobaczyłem dziwne zjawisko, bo taki ogródek jest przy komendzie, bardzo ładnie tam jest urządzony, no nowy budynek, ale stoją takie wózki, chyba kilka wózków ze złomem. Rzejniki są załadowane na nie, zardzewiałe są jakieś połamane studzienki z ulicy. I to wszystko tam stoi i parkuje. Czy tam jakieś zjazdy złomiarze robią? O co chodzi? W tej chwili trwa przenoszenie zawartości niektórych pomieszczeń, także niektóre rzeczy faktycznie zostały chwilowo wyeksponowane, wyniesione na zewnątrz po prostu. Aczkolwiek to jest kwestia czasu, one zostaną stamtąd usunięte. Są to rzeczy tak naprawdę, które nie przedstawiają żadnej wartości. Rozumiem, ale dlaczego, one policja to zarekwirowała, czy jak, o co tu chodzi z tym wózkami? Niektóre z tych rzeczy należą do naszego konserwatora, do komisariatu, inne zostały znalezione. W tej chwili akurat tam się znajdują, ale tak jak mówię, w najbliższym czasie niewykluczone, że jeszcze na dniach zostaną po prostu przeniesione do innego pomieszczenia, bo trwa po prostu przenoszenie zawartości niektórych pomieszczeń. Rozumiem, a to nie są te wózki jakby zarekwirowane tym, co zbierają złom, no puszki i tak dalej, którzy pracują jako bezdomni już, nie? No, w tej grupie społecznej bezdomnych nie i zbierają puszki. Informacji. To nie są takie elementy, czyli tego typu to nie są te rzeczy. Czyli wygląda na to, że to są po prostu wasze rzeczy. Tak jak już mówiłam, w najbliższych dniach te rzeczy staną stamtąd usunięte, przeniesione i już nie będą w tym miejscu akurat. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.